Weronika Zapotoczna, witam Państwa i zapraszam na powiększenie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi jest Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zarządu spółki Stelmet. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. I Robert Dowhan, prezes spółki ZK RZS SA. Dzień dobry, witam. Od dzisiaj Stelmet Falubas. Dlaczego Stelmet zdecydował się być sponsorem tytularnym klubu? My jako firma lokalna, tutaj trzeba powiedzieć, że istniejemy od blisko 26 lat. W Zielonej Górze i wokół Zielonej Góry zatrudniamy blisko 1000 osób. Od dłuższego czasu, w zasadzie odkąd można sięgać pamięcią, wspieramy lokalnie tutaj różne instytucje i społeczności. I chcemy po prostu wspierać także sport i klub żużlowy, który tutaj jest naprawdę dumą naszego regionu. Pan jako prezes zadowolony jest z tego, że będzie miał tytularnego sponsora? Ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście, że jest tytularny, to jest rzecz oczywista, natomiast ja się cieszę, że doszło do podpisania umowy. Z firmą Stelmet współpracujemy od kilku lat. Tak naprawdę zaawansowane rozmowy na temat poważnego sponsoringu i wejścia w nasz klub trwają od 4-5 lat. Cieszę się, że dzisiaj nastąpiła finalizacja, szczególnie w bardzo ciężkim okresie, jeżeli chodzi o klub, kiedy wiadomo, że jest bardzo mało pieniążków na sport, kiedy wiadomo, że jest kryzys w gospodarce, kiedy wiadomo, że ciężko liczyć na nowe podmioty, których nie ma w Zielonej Górze, ale cieszę się, że firma z Zielonej Góry, firma, która jest również związana z klubem poprzez wiele rzeczy, które zrobiliśmy razem. Dzisiaj podpisaliśmy naprawdę fajną umowę na kilka lat. Cieszę się, bo to jest zdrowe finansowanie, pewne finansowanie, a przede wszystkim bardzo fajny, wspaniały partner, na którego będziemy mogli liczyć nie tylko finansowo, ale również w innych płaszczyznach. Właśnie o jakich płaszczyznach możemy mówić, bo umowa jest podpisana na 3 lata. Przede wszystkim jest to umowa sponsoringu. To jest firma będzie każdego miesiąca przelewać środki zgodnie z podpisaną umową, które klub będzie wykorzystywać do swojej działalności sportowej. I dzięki temu nazwa Stelmet znalazła się w nazwie klubu. Firma także będzie obecna w określony sposób graficznie na stadionie na przykład. W jaki sposób klub wykorzysta to dofinansowanie? No, my jesteśmy firmą, która prowadzi działalność stricte sportową i oczywiście wykorzystamy środki na to, aby dalej Falubas był w tym miejscu, w którym jest. Przez 3 ostatnie sezony byliśmy w ścisłej czołówce. Przez 3 lata zdobyliśmy medale Mistrzostw Polski, co się przez ostatnie 18 lat nie zdarzało. Jesteśmy, można powiedzieć, wizytówką wszystkich klubów żużlowych, bo bardzo aktywnie i mocno działamy, jeżeli chodzi o nasz marketing, ale przede wszystkim mamy wspaniałych kibiców, ludzi, którzy z zaangażowaniem przychodzą na nasz obiekt, kibicują, pomagają i są kolejnym zawodnikiem, dobrym zawodnikiem, który przyczynia się do tego, że takie wyniki sportowe mamy. To nie będzie jedyny sponsor, oczywiście główny sponsor, natomiast klub będzie się starał także o inne finansowanie. Blisko 9-milionowy budżet zobowiązuje władze klubu, a przede wszystkim moją osobę do tego, aby takich umów z takimi firmami podpisać jak najwięcej. Finansowanie klubu odbywa się poprzez sprzedaż biletów i poprzez sprzedaż reklam i podpisanie takich umów. Nie mamy działalności gospodarczej związanej z produkcją, z innymi rzeczami, z usługami, tylko opieramy się na sprzedaży reklam i biletów. I dlatego poszukiwania różnych form, a więc podpisywanie takich umów jest naszą bieżącą działalnością i chcemy tego zrobić tak, aby pokryć te wszystkie rzeczy, które w ciągu roku musimy opłacić. Jeżeli chodzi o spółkę Stelmet, to nie jest pierwsza drużyna, którą firma sponsorowała. Jakie dotychczas drużyny były finansowane? Tak, wcześniej Stelmet współpracował z klubem koszykarskim za Stalu. Współpracował także z AZS-em, tutaj naszym lokalnym. To było na płaszczyźnie piłki ręcznej, ale częściowo także innych dyscyplin tego klubu. Jeżeli chodzi o Zielonogórski Klub Żużlowy, to także wcześniej była może mniejsza, ale także współpraca.
No i myślę, że częściowo wspieraliśmy także sport lotniczy, to jest szybownictwo. I myślę, że to są takie główne nazwy, czy główne dziedziny sportowe, które mi przychodzą w tej chwili do głowy. Dlaczego sport akurat? Znaczy, to jest nie tylko sport. Od co najmniej kilkunastu lat Stelmet bardzo mocno w sposób stały i istotnymi kwotami wspierał różnego rodzaju instytucje lokalne, tak jak na przykład Straż Pożarna, tak jak Fundacja Bezpieczne Miasto, częściowo Służbie Zdrowia też przy różnych okazjach pomagaliśmy. To były po prostu rokrocznie wydawaliśmy naprawdę istotne kwoty. Część tych kwot także była przekazywana na sport. No, zależy, tak jak mówiłem, może przy innych okazjach, zależy nam na wspieraniu sportu. Sami, to znaczy ja, a także mój ojciec, prezes firmy, no, kibicujemy i zależy nam, żeby sport lokalny osiągał dobre wyniki i chcemy go wspierać w ten sposób. Czy bycie tytularnym sponsorem zobowiązuje do zmiany nazwy klubu? Czy to było jakieś zastrzeżenie w umowie? Znaczy nazwa Stelmet będzie umieszczana przy okazji różnych publikacji czy występowania nazwy klubu żużlowego. No, będzie tam występować. Czy przy każdym takim właśnie tytularnym sponsorze ta nazwa się zmieniała? No, nie zawsze się zmieniała, ale jeżeli był tytularny sponsor, to oczywiście zmieniał się tytuł, a więc nazwa. I tutaj ukłon w kierunku firmy Stelmet, bo z jednej strony bez wątpienia jest to wizytówka naszego regionu, naszego na pewno miasta. Bo tu Falubas wizytówka, pozostał. Wizytówka, jeżeli chodzi o firmę, bo zatrudnia ponad 1000 osób, znana marka już na całym świecie, a z drugiej strony klub, gdzie się nie powstydzimy dzisiaj, kim jest nasz klub, w jakim miejscu się znajdujemy i można powiedzieć, że spotkały się ze sobą dwie fajne firmy, jedna na płaszczyźnie gospodarczej, która ma sukcesy, a druga na płaszczyźnie sportowej. Połączenie tego, mam nadzieję, że da nam duże atuty w postaci mocniejszego wejścia w tej chwili w sezon. Natomiast dla firmy da prestiż i da coś, co każdemu na pewno dałoby, gdyby tak aktywnie uczestniczył w nazwie czy w życiu nie tylko klubu sportowego, ale tych wszystkich rzeczy, które wymieniał tutaj pan prezes. To ja życzę panom udanej współpracy i dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz podziękować dla pana prezesa, dla ojca i myślę, że dołożymy. Jestem przekonany, że dołożymy dużo starań, dużo tej zwiększonej mocy, aby reklamować dobrze Stelmet, ale też, żeby te wyniki sportowe były na najwyższym poziomie, takim, jakim jest dzisiaj firma Stelmet. Dziękuję panom, dziękuję państwu i zapraszam na kolejne powiększenie.